Syn nigdy nie miał czasu dla swojej mamy. Kobieta nagle zmarła. Mężczyzna zorganizował godny dla niej pochówek, w czasie którego odkrył coś niezwykle smutnego. Syn nigdy nie okazywał jej wsparcia oraz miłości. Choć ona starała się dbać o wszystkie jego potrzeby, służyć dobra radą i być zawsze, gdy tylko jej potrzebował, nigdy nie mogła liczyć na to samo. Lata mijały, a przykra sytuacja rodzinna nie ulegała choć drobnej poprawie, wręcz przeciwnie, z każdym rokiem chłopak coraz bardziej się od niej separował. Gdy był już dorosłym mężczyzną, zupełnie się od niej dociął. Nagle na jego barki spadł ogromny dramat, który odmienił wszystko. Syn nie miał dla niej czasu. Mark Mero, znany też jako Johnny B. Bat, od nastoletnich lat pasjonował się boksem i to właśnie w tym kierunku postanowił podążać. Coraz częściej udawało mu się stawać na ringu, gdzie odnosił niebywałe sukcesy. Kolejne kontrakty napływały z każdej strony, jednak sportowymi osiągnięciami cieszył się sam, choć u jego boku zawsze starała się być mama. On jednak odtrącał ją nawet jako nastolatek, tłumacząc, że kobieta we wszystko się wtrącała. Gdy byłem nastolatkiem, wstydziłem się swojej mamy. Była wścibska, wtrącała się, zawsze chciała wiedzieć, co robię. Byłem przekonany, że źle o mnie myśli, nie ufa mi i nie wierzy. Tak myślałem, bo nie rozmawiałem z nią. Sądziłem, że nie mam o czym. Tak już zostało, przyznał Mark, który już jako dorosły mężczyzna zupełnie odciął się od swojej mamy. Na pogrzebie matki dokonał najsmutniejszego odkrycia. Gdy Mark wyjechał do Japonii, otrzymał możliwie najgorszą wiadomość: jego mama zmarła. Nie mogąc pogodzić się z tą informacją, jak sam opowiadał, natychmiast opuścił hotel i biegnąc przed siebie powtarzał w myślach: mamo, tak mi przykro. Ostatecznie Mark musiał jednak zmierzyć się z rzeczywistością i zorganizować godny dla mamy pogrzeb. W czasie pochówku uświadomił sobie, jak ogromny błąd popełnił, odtrącając ją od siebie, czego niestety nie mógł już cofnąć. Wówczas zdał sobie sprawę, że najważniejsza w jego życiu powinna być rodzina, a nie zawody czy pieniądze. Dzisiaj grzeje, jeden. Eksplozja w środku dużego miasta, z okien wyleciały szyby i kawałki metalu. Pilna ewakuacja 2. Rafał Maserak został ojcem. Znamy płeć pierwszego dziecka tancerza. W czasie pogrzebu cały czas miałem nadzieję, że mama obudzi się, że to tylko jakiś zły sen. Chciałem wyjaśnić jej swój błąd. Do tej pory najważniejsze dla mnie było wygranie walki i zarobienie kolejnych pieniędzy. Nigdy nie było mnie dla rodziny. Dopiero po śmierci mamy zrozumiałem, jaką wartością jest rodzina. Zrozumiałem też, jak szybko można ją stracić. I to nie śmierć jest utratą. Ona nam dopiero uświadamia, że straciliśmy dużo wcześniej,
a teraz tracimy szansę, by ją odzyskać. W życiu nie liczy się to, ile zarabiamy, tylko to, co mamy w sercu. Najważniejszą wartością w naszym życiu zawsze powinna być miłość, mówił rozżalony. Najlepsze newsy dnia, źródło, webnewsy. Następny artykuł. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.